W skali globalnej tylko 15-20% pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę. Tak wynika z raportów publikowanych przez firmę badawczą Gallup. Możemy więc spokojnie przyjąć, że mniej więcej tylko co piąty pracownik jest zaangażowany. Oznacza to, że większość pracowników na całym świecie albo patrzy negatywnie na swoje miejsce pracy, albo robi tylko niezbędny minimum, aby przetrwać dzień z niewielkim lub praktycznie zerowym przywiązaniem emocjonalnym. Chyba nie ma firmy, która nie chciałaby mieć zaangażowanych pracowników, pełnych entuzjazmu ludzi na swoim pokładzie. Gdy pracownik jest zaangażowany, to dba o firmę i robi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc jej realizować jej cele. Gdy pracownik jest zaangażowany, to jego celem numer jeden staje się przyczynienie do dołożenia cegiełki do sukcesu firmy. Dlaczego to jest takie ważne, aby pracownik był zaangażowany? No, powodów jest wiele, ale powiem o trzech z nich, które moim zdaniem są najważniejsze. Zaangażowani pracownicy osiągają lepsze wyniki niż ich niezaangażowani koledzy. Ogólnie rzecz biorąc, firmy o wysokim zaangażowaniu pracowników są bardziej rentowne. Zaangażowany pracownik chętnie przychodzi do pracy. No i zaangażowany pracownik lepiej obsługuje klientów firmy. Z kolei niezaangażowany pracownik szybciej odejdzie, więc jest to bardzo konkretny koszt związany z rotacją w miejscu pracy. W skali globalnej mówimy o miliardowych stratach wynikających z tego, że firmy nie potrafią zaangażować pracownika. W angażowaniu pracowników nie chodzi o benefity czy premie, ale o to, aby sprawić, że pracownik będzie miał poczucie, że jest częścią biznesu, że jest częścią czegoś większego, częścią biznesu, który zmierza w określonym kierunku. Oczywiście przyczyn takiego niskiego zaangażowania pracowników jest wiele, ale dla mnie jedną z najważniejszych z punktu widzenia dziedziny, którą się zajmuję, a więc brandingu, jest to, że pracownicy nie wiedzą, nie rozumieją, po co robią to, co robią. Jeżeli pracownik wstaje rano do pracy z taką myślą, że dzisiaj przez 8 godzin będę wykonywał, czy też wykonywała powierzone mi przez pracodawcę obowiązki, to każda praca i każde miejsce pracy wcześniej, a raczej wcześniej niż później, stanie się mało atrakcyjne, nużące, no bo ile razy można wstać do pracy z taką właśnie myślą. Z kolei pracownik, który wie i rozumie, po co robi to, co robi, i to nie tylko właśnie z perspektywy swojego stanowiska, ale w szerszym ujęciu, to jest naturalnie bardziej zaangażowany. Chodzi o to, żeby pracownik rozumiał powód, dla którego istnieje firma, po co codziennie się tutaj spotykamy, dokąd zmierzamy, jaka jest nasza rola w życiu klienta. Czyli pracownik musi rozumieć ten wyższy cel, rozumieć to, jaką rolę odgrywamy w życiu klienta, ponieważ to wpływa na energię, którą wkłada w wykonywane przez siebie obowiązki. Są firmy, które stworzyły fantastyczną kulturę organizacyjną, które na każdym kroku przypominają pracownikom o tym, dokąd zmierzamy i dlaczego tu się dzisiaj właśnie wszyscy razem spotykamy. To doskonale wpływa na zmianę percepcji takiego pracownika, który przestaje myśleć perspektywą obowiązków, czynności fizycznych, które będzie wykonywał, a myśli tą perspektywą wyższego czy też ważniejszego celu, powodu istnienia firmy, czy też perspektywą roli, którą odgrywa w życiu klienta. Taką zmianę postrzegania wykonywanych obowiązków dobrze ilustruje opowieść o trzech murarzach. Każdego z nich zapytano o to, co robi. Pierwszy odpowiedział: układam cegły, drugi odpowiedział: buduję
wznoszę mur, a z kolei trzeci powiedział, że buduje katedrę, w której będą mogli spotykać się i modlić ludzie. Tak więc ta sama czynność, ale zupełnie inna perspektywa patrzenia na wykonywane zadania. Jest też inna historia, ponoć prawdziwa. Podczas wizyty w Centrum Lotów Kosmicznych NASA, było to w roku 1962, prezydent Kennedy zauważył pracownika niosącego miotłę. Przerwał swoją wycieczkę, podszedł do mężczyzny i powiedział: "Cześć, jestem Jack Kennedy, co robisz?" Pracownik, który miał zapewne w planie zamiatać podłogę, odpowiedział: "Pomagam wysłać człowieka na Księżyc."